Dobra, kusza dla słabeusza. I teraz tak, zrobiliśmy sobie z tą Keirą Metz zadanko. Mianowicie wyszliśmy właśnie, nie wiem czy kto wczoraj był na live, ale no prawie porobiliśmy tę południową część mapy. Tutaj, jak pamiętacie, był taki duszek wstrętny z dużym levelem, ale się okazało, że cała zabawa była w ogóle tutaj pod tą górą. I widzieliśmy się z dzikim Gonem i walczyliśmy z nim nawet. Było epicko. Ale nie znaleźliśmy Ciri. Dobra. Teraz ta panienka wysyła nas do wiedźm na moczary. Tak? Dobrze kojarzy? Zmienimy sobie misyjkę. Alchemia, rzemiosło, postacie, samouczek. Zadania. O! Dostępne punkty 3. A no tak, bo punkty mocy i tak dalej. Kuszące. Ja bym pojechał, chociaż czekajcie. Nie, pojedźmy sobie w to. Zwiększamy moc. Ja to zawsze, kurde, to spierdzielę. Akceptuj. Dobra, ten znak Axil jest ok. Jakie tam same kolory, Sławku? O co chodzi? Jaka kategoria na hitboxie? A właśnie, gra, już to zmieniam. Dzięki, ziomy. Momencik. Witcher. Witcher. Cyk. Super. Już zmieniamy. Ciach. Fame doje banany. Doje banany, czy ich nie doje? Dobra. Teraz tak. O co chodzi z tymi mutagenami? Możecie mi powiedzieć? Właśnie, wyjaśnijcie mi, o co chodzi. Aha, jak mam zielone, to zielone skille. Okej. Tak jest? Czemu tak jest? I to coś tutaj daje? Idziemy w to. I teraz mutageny. Powinienem znaleźć mutagen czerwony teraz? Mam niebieski włożyć.
Okej. Nie wiedziałem o tym. Na razie, ale to na razie zostawmy ten mutagen z życiem, niech on tak będzie. Nie mamy czerwonego życia. Niestety. Czerwone sobie później zrobimy. Daj Bu życie. Na razie jest życie i niech tak zostanie. Nie mamy czerwonego mutagena, później go ogarniemy. Jedziemy dalej, tam się nie będziemy. Ach, kurde, my tu mamy zadanie do wykonania. Sprowadzina, panie lasu. Nie. Ślad Cyril, nie. Nie. Mysia wieża? To jest do zrobienia. I to robimy. Dokładnie tak. Dzisiaj robimy tą misyjkę. Właśnie zobaczymy. Teraz jeszcze spańko. Seksiak? Adrianna Banany. Cześć. Tak, Adamo, napisz do mnie na Facebooku. No dobra, skąd znaleźć mutagen czerwony, moje mistrze? Aż se zobaczę, kurde, ten mutagen czerwony. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Po co ci ten kaganek? Ale wieje. No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. Dlaczego elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Skarakana. Nie powiedział. No będą lepsze FPS-y, jak się wyłącza Antalizing, to jest oczywiście, opowiedz, tylko że będą zęby. Opowiedz mi więcej o czarodzieju z wyspy. Na linie. Byliście przyjaciółmi? Nie sądziłam, że aż tak interesuje cię moje życie prywatne. Chodzi mi raczej o to, co łączyło was na gruncie zawodowym. Pod tym względem niewiele mieliśmy wspólnego. Aleksander był jednym z tych nerwowych, wiecznie niewyspanych eksperymentatorów, którym do szczęścia wystarczy samotna wieża i zestaw retort. Dobra, co robisz w Valen? Velen? Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery. Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową Karmcraft. Dzięki za lek. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach Karakana, Katakana. Zmierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Language Polish. Hello, Karmcraft. Wybrałaś sobie dziwne miejsce na kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Więc zostaniesz spalona, wiedźmo. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Słyszeliśmy cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych. Któż był? Oni podziwialiby.
Długo to już jesteś. Wystarczająco długo. Wróćmy do tematu. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z Lodz? Masz jakieś wieści o czarodziejkach z Lodz? Nie. W tych czasach bezpieczniej nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Nawet. Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie. Ani kto będzie słuchał. Dobra. Zobaczmy, czy ta picza ma mutagen. Zostało ci sporo rupieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. Owszem. Chciałby... A, chętnie. Dawaj, dawaj. No, mrowie mutagenów. No to fajnie. Nie za bardzo. Te większe glify są super, ale... Bywaj. Do zobaczenia. Keep going. Thank you, Karmcraft. Thank you. Czemu tu jest tak ciemno? Co my tu mamy? What the fuck? Ale ciemno. Deszczyk pada. Słonka nie widać. Wszystko opierniczyłem. Co tam, kocie? Okej. Streaming career, a kurde. Jezus. Zaraportujcie tego, co na Twitchu ten. Spamy rozsyłam. Możesz teraz tego zrobić. Umedytuj. Za chwilkę. Do łódki tam, do mycia powiedziałem. Dawaj, dawaj, płyń! Ziomuś! Take a torch! Najbliżej baby wodnej jestem? A gdzie są baby wodne? No, ona gdzieś tutaj była. Utopiec. Cofanie łódką zawsze na propsie. Wiem o tym. Mogę sam robić mutagen? Jak? Dobra, zapindelamy. Jak fajnie. Słyszysz mnie? Jak ci idzie? Jak gadasz? Wiesz? Krótka falówka bez... To świetnie, odezwę się niedługo. Creepy. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Na co? Kobiecą intuicję. Kobiecą intuicję! O, ale ziomki. Zobaczcie, czekają na mnie. To ja w takim razie, jak wy mówicie, że alchemią da się to zrobić. Gdzie są mutageny? Oleje. O. No to świetnie. Nie da się mutagena małego zrobić.
Przynajmniej nie teraz. A, szkoda gadać. Szkoda strzępić ryja. Dziękuję, do widzenia. Szybkie cięcie. Podobają mi się te zgnilce. Wybuchają. Normalnie reakcja łańcuchowa. Piękna sprawa. No świetnie. Wyczuli moment. Akurat teraz mi się psuje miecz. Co za kwas. Ja nie mogę. Cóż za peszek. Westchnął Leszek. Mamy jeszcze miejsce w plecaku, super. Siemaneczko, Mr. Boss. Siemanko. No, panie utopiec. Nic nie rzucił pan. Da się tu zejść? Wprost tutaj? Skelgijskie coś tam było. Na razie nie interesuje mnie to, nie interere. Czy te utopcy mają... Fuj. Rozcięty brzuszek ma. Dobra, spać. Spać. Siema, Kuba. Majestic, okej, okay, dobra. Szepta puść, co za ćwo. Bot jakiś, kurde, handlujący głupotami. Ale muza jest świetna w tej grze. Nie? Ale jesteś paskudny. Dziękuję. Dawaj ziomek, dawaj, gin. Gdzie mnie tu lejesz? O nie, 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 nie. To będzie bolało. Pierdut! Jeszcze raz! Mi się to podoba. Reakcja łańcuchowa. Lepa. Następna. Dziękuję. Nie walcz z nimi, iść do wieży. Walczę, bo lubię, bo kocham się bić. Krew, krew, krew. W pięć idziemy dalej. Gdzie jest wieża, przepraszam bardzo? O!
Nie jedź, kobieto. Mówicie, że z niej coś mogło być? Chyba nie bardzo. Cisza, spokój. Bijamy? Puk, puk. Komornik. Szczur. Roi się tu od szczurów, żywych jest prawie tyle samo, co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... Nie wygląda na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. Już myślałem. Spróbuję użyć kaganka od Keiry. Coś jeszcze? Tak w ogóle to zakładamy sobie. Pierwsze. Jezus Maria. Co to ma znaczyć? Ile tych szczurów tu jest? Są creepy. O co tu chodzi? Aż to sprawdzę. Dobra, bierzemy ten kaganek. Gdzie szlachcic? Gdzie szlachcic? A tu! Gdzie szlachcic? A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegniła dynia. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panisko. Za szybko go zabili. Za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Na szczyt wieży. Jeszcze idźmy najpierw na górę. Jaki kaganek, kurde. Nie zaczynaj znowu. Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie susz mi głowy od durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie, chłopi wdarli się do wieży. Kwinta może zagra. Ślady krwi. Tu musiało zginąć wielu ludzi. Co my tu mamy? Co się tu odpierdziela? Zbieramy wory. Dawaj saletrę, jedwab. Co tu jest? Stemiolkę? Tyle złota! Umarlakom już się przecie nie przyda. A zdziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Lol. Kto tu? Odezwij się! Jest tu kto? Twój duch. Kim jesteś? Szczur. Coś jeszcze? Thank you.
Cyk. Dobra, jeszcze jakieś wejścia, przejścia. A co my tutaj mamy fajnego? Na dworku, o! Czemu nie? Patrzcie, biegać można z tym? O co tu kaman? Pies to chapa. Siemanko chudy, witam serdecznie. Spal szczury i gnij po co? Na dół zaraz pójdziemy. Jakaś kozacka kusza, mówicie? Czy przeciętna? Co my tu mamy? Łóżka? Na cholerę mi do łóżka. Patrzcie, jak niebezpiecznie. Budzisz się, lunatykujesz i spadasz na dół. Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze. Albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Ojciec, napraw miecz. Jak zrobię górę, to już nie będę mógł zejść na dół? Coś tu wygląda na laboratorium i to nieźle wyposażone. No proszę. Jak sympatycznie to jest. Trupki, trupki, trupki. Eksperymenty na ludziach. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. Czemu ja słyszę kobietę? Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść! Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Nie musisz się mnie obawiać. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. No i? Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojny i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Kim był czarodziej? No właśnie, kim? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Wiem, KD, wiem, czytałem to. Gratulacje. I tak jestem tu sama. Całkiem sama. Wszyscy mnie opuścili. Nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość. I ty też mnie zostawisz. Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Co wydarzyło się w wieży? Wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. I gwałcić. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. I co? A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Z
Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Fajny odcinek. Zobaczę oklaska w moim wykonaniu. Miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Mała księżniczka, tylko moja. Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. No to ładnie. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Rape. Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, a oni się tylko śmiali. Siema, kacha, chłopaku. Skrzykajcie. Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać. Nie, dzięki tobie, Kade. Potem nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Ale ta piona fajnie wygląda. Nie, mega. Obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. Chłopak jest w niej. Byłeś sparaliżowany. To chłopak się podszywa pod dziewczynę. Akrobactwo, twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Chore to było. Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść. Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham. Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił ją samą. Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Z czego ta radość? A dobry humor mamy w CKR. Klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią.
W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. No i? Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Zrobię. Porozmawiam z Grahamem. Gdzie mogę go znaleźć? Mieszka w wiosce nad brzegiem jeziora. Ale co jeśli on zapomniał o mnie? Skoro cię kochał, na pewno będzie chciał ci pomóc. A, to dobrze, kocha, ziomek. Idź do niego. Pośpiesz się, proszę. Dobra. Zapisz się, Sezamie. Co, już nic nie mogę używać? Niczego? Na górę da się wejść jeszcze wyżej. Jeden. Może nie wolno. O proszę. Wyższe piętro. Tutaj powinno być coś ukryte, ale... Tych ludzi trzymano w klatkach, aż umarli. Psia krew, podła śmierć. Mówicie, że z głodu. Coś czuję, że ona jest zła. O, proszę. Vitirol. Nic więcej nie ma? Chcę zrobić trolla i przeskoczyć na dół gdzieś. Zróbmy tego! Skok wiary się da zrobić? A, da się, kurde. Quen. Zobaczmy, czy Quen jest coś warty. Słaby, miał mnie chronić. Do jednego hita. Byś zabił. Przestańcie mi spoilować. Ale przynajmniej jest naturalnie. Naturliś. Teraz zmieńmy cholera to na pochodnie, bo on się wlecze jak jakaś paruwa. Na dół. Jest. O! Coś jest. Nie. Pierdoły. Nic specjalnego za wracanie gitary.
Nie, no wiem, że nie działa, żartuję. Ja ja zrobiłem. O, nie da się zejść. Dobra. Granaty są. Weźmy to, wyłączmy. No i co my się pisze? Gdzie robimy mapencję? Po chłopinę płyniemy. O! Jeszcze tu zaliczymy miejscówkę, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Da się to jakoś przeskoczyć? Oczywiście, że się da. Kurna, skacz, lamusie. Dobra. Okej. Uj, tym dziadostwem. Udało się. Skakła została otwarta. Jak mapa? Mapa się ma dobrze. Cześć Majki, witam. Po co mam spalić szczury? Byłem na dole. Co tu się wyprawia? Wychodzimy, wychodzimy. Wychodzimy, wychodzimy. Dawaj, 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 naprawimy sobie miecz. No. Pokaż mi swoje towary, panosku. Witam, co tam? Niż wojownika. Mistrzowski. Pierdoły, pierdoły. Pierdoły. To? Słabe to. Średni pancerz nie interesuje nas. Idziemy w lekki. Kusza na 14 poziomie, słabo. Dobra. Wymagany poziom 7, to sobie zaraz ogarniemy. Teraz tak, co on tutaj ma za fajne rzeczy? Jakieś karcioszki do gwinta? Ta, Guzik z pętelką. Dobra, to my chociaż zróbmy sobie... o, naprawę. Napraw wszystko. Through. Wszystko sobie bez koloru. Dobra. Bywaj. Bywaj, bywaj. To się na pewno przyda, ta tablica. Elegancko. Pewnie tutaj nam się odkryje mapa. Dokładnie. Odkrywały nam się kolejne znaki zapytania. O, proszę bardzo. I tu. Ile tego jest? Ja pierdolę.
Nie wierzę w tą grę. Ja się jej pytam, jak tego pijaka nauczyć rozumu? Jak tego pijaka nauczyć rozumu? Gdzie mi wchodzisz? Ja pierniczę do beczki. Macie pieniądze. Mamy pieniądze. Dawaj, dawaj. Pokaż. Wy chyba chcecie zagrać w gwintę, coś czuję. Co to za patafian? O kurde, jakie juki! Powiem wam, że korci mnie wydać te 300. Okej. Ja bym kurde, nie wiem czy tych... Nie, dobra, olewamy juki, na razie je olejmy. Gramy w gwintę? O kurde, czemu ja nie zauważyłem Madziki? Tylko 109 zł? Co 109 zł? A, dodatek zamówiłeś. Okej. Okay. Zagrajmy w gwintę. Gramy w gwintę? Nie. No to nie. Bywaj. Ach, to kurde, widzowie, no. No ci chcą w gwinta. Jedni chcą w gwinta, drudzy nie chcą w gwinta. Ej was, kurczę. Dobra, talia do gry w gwinta, tak w ogóle. Tych pokurczy ze słabym levelem to wypadza. Za dużo tego. Mogiełki. Dwadzieścia dwie karty muszę mieć. A jednostek, o kurde, dobra. To lipa, powiem wam. Dobra, już jest. I grzejemy. Zapiszmy. Macie gwinta. Special you for you. Ja mam nadzieję, że będzie jakieś fundażonko dzisiaj. Co on tak latał jak kot z pęcherzem? Raz zagram. Dzięki, łaskawcy. Na maksa! Chcę grać w karty.
Dobra, rozpocznij. Zaczynasz jako pierwszy. Wymienione. Wow, ale mam super karty. Tylko żadnych ochron nie mam, ale dupa. Wbita. Dawaj, dawaj. No, i? Wolę iść w to samo co on. Cholera. Mocne. Ale kozak. Dobra, zróbmy im krzywdę. No i tak srogo, powiem szczerze. Teraz przegram, nie? Jakbym teraz spasował, to bym przegrał. Sześć mogą rzucić, co? O kurde. Ale to jest overkill. Ale i tak jest overkill. Jaki bydlak, co? Nie mogę nigdzie rzucić? Wygrana. Zważywiłem? Czemu tak uważasz? Dobrze poszło. Wygrana. Dobre, dobre. Było dobrze. Wrzućmy sobie tą kuszę, którą tutaj mieliśmy. Można ją wrzucić?
dusza 5-7. No zdecydowanie lepsza. To co nawet w ogóle won mi z tym. Wiesz, już nie chce mi się tego nosić. To co, idziemy poziomkę. Zobaczymy co tu trzeba zrobić. Baba cmentarna to pewnie jakiś w badziebie, no. Chcę z tobą porozmawiać. Się śmieją. Głuchyś, czy co mówiłem, że... Graj psalmy potwory, nie mam dostatecznej ilości kart. Byłem na wyspie i wiem co się tam wydarzyło. Tworzył? Czego długo. O 12 pierwszej. Tam było 12-12, mój drogi, chyba. Przychodzę, Anabel. Przychodzę w sprawie Anabel. Anabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Anabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Kochałeś ją? Do szaleństwa. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. No i co? Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły cham. Opowiedz mi, co się stało na kłomnicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, to Miłko, Ziębosz i Falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Anabel. Że uciekniemy razem, ale... Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Anabel. I wtedy się otruła. To na pewno ten mag dał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Co powiedziałeś dokładnie? Wiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Nie dokładnie były twoje słowa. Ja... Nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej, magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. To przez nich się otruło. A na pewno się nie otruła. Elixir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale... to znaczy... czy ona... powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. Czyli... ona wtedy ciągle żyła? Ale nie... to niemożliwe. Była całkiem zimna jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem. Czujesz się winny. Ale klimat. Nie mógłbyś wiedzieć, że to nie była trucizna. Bogowie, co ja zrobiłem? Gdybym tylko został, aby ją pochować, zorientowałbym się, że żyje. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć. No. Nie sądzę, żeby udało ci się przeżyć, gdybyś został wtedy na wyspie. Wolałbym umrzeć, niż opuścić ją w ten sposób. A teraz już nic nie mogę dla niej zrobić. Możesz. I tu się mylisz. Anabel wciąż cię potrzebuje. Trzymaj się, Przemku. Dobranoc, Maciesławie. Pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Anabel powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą na kłomnicy. To są jej kości? Tak. Daj mi je i zostaw mnie samego. Dobra.
jest na wolności. Kurna, no ty małpo, ty cholero. Da się wczytać. Siemano. Ej! Wczytujemy? Da się coś z tym zrobić? Może go posklejamy jakoś? Come on! Trzymaj się, Oliwko. Zabiła go tu. Ej, no. A można teraz do niej pójść? Won mi z tymi szczurami. Taki jestem. Poczekajcie, ale to oznacza, że na pewno zjedliśmy klątwę z tego shitu? Czy klątwę zdjąłem generalnie? A tamtego zasłużona kara też dopadła, to w sumie dobrze się stało. Prawda? Jedź, płotka. Zwolnij, płotka. Wczytaj razy ci. Ej, wczytujemy. Nie, kurde, tak nie może być. Wczytujemy, dosyć. Nie, to ma być prawilnie.